Cześćka wszystkim, witajcie na filmiku na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na nowego, takiego mega, ale to mega luźnego vloga. Jakby powiem wam, że serio, ja się starałam w tych vlogach robić wam jakieś udziwnienia. Najpierw tam były jakieś moja taka jakby rutyna, potem były jakieś torebki, potem było coś tam. Ale wam się najbardziej podobają takie vlogi, w których jakby nic się nie dzieje, tylko po prostu gadam o pierdołach. Ja jestem z tego, że ja potrafię gadać 2 godziny o pierdołach. Gdybym ja nie montowała moich vlogów, to trwałyby one 2 godziny. Nagrywam go naprawdę w sporym wyprzedzeniem, ponieważ jakby rzadko już robię sobie taką tapetę, a teraz nagrywałam filmik. A jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam cofnąć się troszeczkę na moim kanale i właśnie makijaż, kosmetyka, mięć, Coco Panda. Moja grzywka się bardzo ładnie jakoś dzisiaj układa. Może nie teraz, ale ogólnie całkiem spoko. I zaraz wam pokażę, za pomocą czego tak ona wygląda. Proszę bardzo, to jest za sprawą takiej oto szczoty, którą ja zamówiłam gdzieś na Facebooku, bo mi się wyświetliła w ogóle, proszę, w środku, mnóstwo moich włosów. Ale tak ona wygląda, na dole są jakieś tam tryby, niski, wysoki, coś tam. I ogólnie to jest szczoto-suszara, ja na nią mówię, po prostu szczotko-suszarka. Widzicie, tutaj przez te szczelinki wypływa gorące powietrze i jakby czesząc włosy się też one suszą. Jako że moje włosy są kręcone, to jakby ta suszarka słabo działa. Widzicie, jak ja coś takiego będę tak czesać? O, widzicie, przeczesałam 2 razy, już mam taki puch tutaj nieładny. Słabo, bo robi się po prostu siano. Natomiast jak biorę samą grzywę, to jeszcze suszę, jak jest mokra, to wtedy mi się bardzo ładnie później układa. Niestety nie podam wam dokładnego linka do tej suszarki, bo po prostu gdzieś mi się wyświetliła na Facebooku, ale musicie sobie poszukać. Dodam jakieś takie reklamy na Facebooku czy na Instagramie, więc jakoś wam się wyświetli właśnie zdjęcie takiej suszarki, to tam od razu macie linka z odnośnikiem. Ja w ogóle włosy mogę mieć bardzo rzadko, raz w tygodniu mi wystarczy jak najbardziej, natomiast grzywka przetłuszcza mi się po 2 dniach i po 2 dniach ją muszę myć i dzisiaj, właśnie wczoraj specjalnie myłam, żeby było ładne na ten film. Jakby to robię tak, że związuję włosy i myję, nachylam się tak i myję samą. Ale ogólnie chciałam sobie do was pogadać, bo w sumie wam opowiem, jak wygląda moja edukacja online, bo o to dostaję najwięcej pytań na Instagramie. W ogóle w tym vlogu chyba sobie zrobię nowy paznokcie, tylko jak na razie czekam, aż przejdzie do mnie paczka z zamówieniem na Allegro. Zamówiłam sobie po prostu formy plastikowe, sorry, że tak macam włosy. Wiem, że przez tę kwarantannę właśnie mogłyby mi się paznokcie teraz, wiecie, odżywiać, ale już przez jakiś czas mi się tam odżywiały, nakładam na nie odżywkę, ale już chcę po prostu sobie je zrobić, bo chcę też się nauczyć, sobie poćwiczyć i tak dalej, więc czekam na plastikowe formy, bo po prostu na nich podobno się łatwiej robi paznokcie. Jeszcze sobie kilka pyłków zamówiłam, jeszcze chcę złożyć kolejne zamówienie na Allegro z pyłkami, bo już wiecie, tak się rozpędziłam, że o. W ogóle zrobiłam się taką porządniejszą przez tą kwarantannę, że teraz ciągle sprzątam w moim pokoju i to jest też niezłe, bo jakby jak chodziłam do szkoły, to nie miałam czasu na sprzątanie. Nawet weekend, jak siedziałam w domu, to miałam też tyle, wiecie, nauki, coś tam, po prostu byłam taka zmęczona po całym tygodniu szkoły, że w ogóle mi się nie chciało sprzątać. A teraz jak siedzę w domu, to ja ciągle widzę gdzieś kurz i ja ciągle tylko latam ze ścierką i to ścieram. Teraz akurat za mną widzicie dosyć tutaj spory bałaganik, bo dzisiaj miałam strasznie dużo rzeczy do zrobienia do szkoły, po prostu jeszcze nagrywam ten film, jeszcze w ogóle tam, no nie miałam po prostu czasu za bardzo, więc tak, tutaj muszę za chwilę ogarnąć, jeszcze muszę wysyłać parę rzeczy do szkoły. Ogólnie jeśli chodzi o moją edukację online, to wszystko robimy, teraz się przerzuciliśmy na Classrooma, to jest taka platforma. Właśnie to zależy od szkoły, bo niektórzy tam, wiecie, nadal robią wszystko na Librusie. Właśnie są różne takie te platformy do wysyłania po prostu zadań domowych i my korzystamy z Google Classroom i tam po prostu oddajemy różne tam projekty, różne prace, tam trzeba po prostu załączamy załącznik, klikamy oddaję czy coś takiego i wtedy to już jest po prostu praca oddana i różnie nam nauczyciele nas oddają, niektórzy dają tydzień, tak maksymalnie to 2 tygodnie, a niektórzy potrafią wysłać rano i do godziny 16 albo do godziny 20, albo nawet mieliśmy przez tą platformę test matematyki i niestety był problemik bardzo duży dla mnie, bo był to sprawdzian z funkcji liniowej, który ja totalnie nie ogarniam, ale uczyłam się trochę przed tym sprawdzianem, pomimo tego, że wiecie, niby test online, ale stwierdziłam, że jakby ja wiem po sobie, że ja tego nie ogarnę sama, więc muszę się trochę pouczyć. Więc pani nam podała zadania, które mają być podobne na tym sprawdzianie i ja się z nich przygotowałam i jakby je rozumiałam.
i później był ten sprawdzian. W sensie pani nam wysłała na ten classroom zdjęcie, jakby no, zadanie nam po prostu wysłała, które mieliśmy zrobić sami na kartce i zdjęcie tej kartki odesłać nam również na tej platformie. I mieliśmy na to 55 minut, 45 na zrobienie. Z tego było trochę mniej czasu, bo pani się jeszcze spóźniła i w ogóle. I powiem wam, że ja myślałam, że to będzie dużo czasu i że na luzie się wyrobię, bo tych zadań dużo nie było, natomiast były one na tyle takie jakby długie, pracochłonne, niektóre miały po dwa, po trzy punkty w sobie zawarte, że nie wyrobiłam się i chyba nie zdążyłam zrobić dwóch, czy nawet nie wiem, czy nie dwóch i pół zadania. Niby wszystko super bezstresowo w domu, ktoś by powiedział, ale dla mnie to wcale nie jest bezstresowo, bo dużo właśnie jest takich przedmiotów, w których musimy się pośpieszyć, szybko coś wysyłać i wcale to nie jest takie proste. Pomimo tego powiem wam, że edukacja w domu całkiem mi się podoba, nie mogę narzekać, bo ja lubię, wiecie, jakby... Ja lubię sama się do wszystkiego przygotowywać, ja i tak z lekcji za dużo nie wynoszę, więc taka edukacja online nie jest dla mnie czymś złym. Wstaję sobie o 9, więc dużo później niż bym wstawała normalnie i to jest duży plus. Ja nie mam takiego parcia, że chciałabym wyjść to koniecznie na zewnątrz i jakby nie tęsknię za świeżym powietrzem, może tak. Jakby ja jestem osobą, która spędza mnóstwo czasu w domu i ja naprawdę nie tęsknię za wychodzeniem, serio, jakby mój syn nawet się ze mnie ostatnio śmiał, że mogłabym nagrać filmik o tym, co zrobię, jak skończy się kwarantanna. A ja takie, że w sumie to co ja zrobię, jak skończy się kwarantanna, a on takie, że no nic, pewnie będziesz dalej leżeć oglądać Netflixa, a ja takie, że no w sumie to tak, to jest takie prawdziwe. Całe życie naprawdę, jakby były weekendy czy coś było, to ja i tak siedziałam w domu i ja i tak nic za bardzo nie robiłam ze sobą. Tęsknię oczywiście za, głównie właśnie za chodzeniem do szkoły pod względem tego, że nie widzę się z ludźmi i za tym tęsknię. Natomiast jeśli chodzi o lekcje, to ja sobie ze wszystkim daję radę w sumie sama w domu. No tylko jest tego dużo, jest tego więcej niż byśmy zrobili na lekcji przez 45 minut i to na pewno. I nauczyciele, no wiadomo, że muszą nam coś zadawać, natomiast zadają nam tego za dużo. Bardzo dużo nauczycieli myślą, że są jakby, że to jest jedyny przedmiot, z którego mam coś zadawane, mam wrażenie, że... I w ogóle zobaczcie, jak bym wyglądała w krótkich włosach, teraz tak sobie prowizorycznie ułożyłam. I wyglądałabym tak, brwiłam takie ciemne, bo zrobiłam henne. Ale w ogóle ten vlog nagrałam trochę wcześniej, więc nieważne, nieważne. Ten vlog to jest jakiś jeden wielki hit, ale widzicie to? Takie miałabym, w sensie, myślę, że nie byłoby dramatu. Bym się trochę zainteresowała pielęgnacją i bym wiedziała, jak uzyskać skręt na takich krótkich włosach, to myślę, że byłoby spoko. Chciałabym, jak już bym się ciała na taką długość, na fundację, to chciałabym zrobić na tym kretne wyprostowanie i wtedy myślę, że już byłoby spoko. Ale ogólnie teraz sobie będę testować taką maseczkę. Ona jest jakaś koreańska, to jest jakiś Golden Mushroom z Korean Beauty. Nie wiem o co chodzi, ale kiedyś ją dostałam w jakiejś paczce i ona jest na noc, więc powiem, że trochę się boję. Jakby nigdy nie miałam maseczki, którą zostawię na noc i idzie się w niej spać. Ale no dobra, no teraz właśnie to zrobimy. Dobra, ona jest taka bielutka w środku i zobaczymy sobie jej konsystencję. Ma totalnie konsystencję jak krem. Zaraz się w ogóle okaże, że to jest po prostu jak taki kremik na noc. Zobaczymy jutro, co zrobię z moją twarzą. Mam nadzieję, że obudzę się piękniejsza. Nie no, szczerze mówiąc, więc wątpię. Jakby, wielki wyczyn, bo dzisiaj pierwszy raz wyszłam na zewnątrz w maseczce. W ogóle strasznie rzadko wychodzę na zewnątrz. I w momencie, kiedy jakby jeszcze był ten... Nie było jeszcze tego nakazu chodzenia w maseczkach, to wtedy byłam. A teraz w sumie pierwszy raz i jakby naprawdę w tym się trudno oddycha. Dobra, więc dzisiaj na obiadek jest w sumie mój ulubiony obiad, czyli tortilla. Teraz jak na razie wygląda jeszcze dziwnie, bo jeszcze mam ją niezawiniętą, ale ogólnie to moja ulubiona jest. Tutaj jest akurat taki sosik z majonezu, musztardy i keczupu. Jakieś tą przyprawę mi tata dodał. I co? Sałata, pomidor, ogórek, to są moje ulubione warzywko w sumie. I kurczak z przyprawami, głównie gyros. I zawijam tortillę i zabrałam się to za jedzonko. Dobra, więc moi drodzy, idę teraz z moją mamą do sklepu. Mega dawno w ogóle nie byłam w sklepie i rzadko strasznie się tam wybieram, tylko że mam maseczkę mega piękną i koszulkę z Sinsea, spodnie, chyba też są Sinsea, jako ta kurtka jest z Tailey Whale, coś takiego, i Vansy i lecimy. Dobra, więc witam was kolejnego dnia, w ogóle ten vlog będzie tak przypadkowych dni w sumie pomieszanych, ale ogólnie dzisiaj miałam dość mało lekcji, teraz będę miała o 16, w sumie już powinno być, ale jest jakieś opóźnienie, a będę miała korepetycję z angielskiego przez Skype'a, ale jeszcze w międzyczasie przyszedł kurier z moją paczką, więc pokażę wam. Zamówiłam sobie na Allegro rzeczy do paznokci. Na początku mamy tutaj tipsy, takie specjalne do przedłużenia paznokci. One się przykleja tylko ze sam jakby taką krawędź. Przykleja się na klej do tipsów, które też tutaj mam. Tutaj jeszcze mam formę.
na których będę przedłużyć, bo jakby tipsy wziąłam sobie, jakby mi coś jednak nie szło na formach, a jakby wcześniej nie miałam takich form plastikowych, tylko miałam naklejki. I właśnie podobno na tych formach się łatwiej przedłużę, więc przetestuję sobie. One kosztowały jakąś dyszkę, to też kosztowało jakąś dyszkę. Primer z Semilaka, właściwie to wzięłam sobie dwa, jeden kwasowy, drugi bezkwasowy, tak się prezentują, proszę bardzo, one oba były z jakieś 12-13 zł, to tak jak w sumie normalnie kosztują, bo właśnie moim błędem było, jak za pierwszym razem robiłam paznokcie, to błędem było to, że w ogóle nie nakładałam primera, bo po prostu go nie kupiłam, bo słyszałam, że jest to niekonieczne, a jednak jak się okazuje jest konieczne i to bardzo, bo odpadłem po jednym dniu. Dalej mamy pyłki, wziąłam sobie trzy. Jeden jest taki jaśniutki różowy, bardzo ładny, drugi jest taki neonowo-żółty, w ogóle przepraszam was za stan moich paznokci, ale okej, nie komentujmy tego, taki neonowo-żółty i tutaj taka syrenka chyba to będzie. Tutaj wzięłam jeszcze pensetę, bo po prostu była mi potrzebna, tamta moja się jakoś zgubiła i była w ogóle słaba. Wzięłam jeszcze dwie gąbeczki do robienia ombre. Możecie na pewno znaleźć na Allegro wszystkie te rzeczy bardzo podobne, bo po prostu u wszystkich sprzedawców jest praktycznie to samo. Dalej mam tutaj, jak widzicie, naklejki do paznokci, jakby te, które już mam, ale wziąłam sobie na zapas, bo one bardzo szybko idą i stwierdziłam, że niedługo mogą się skończyć. Kolejna rzecz jest już nie do paznokci, ale do brwi. Jest to pędzelek do brwi, który z jednej strony ma jakby pędzelek, a z drugiej jest szczoteczka. To też kosztowało jakieś 3 zł, więc stwierdziłam, że sobie przetestuję. I jeszcze jedną rzeczą jest to taka zaciskarka do paznokci, tak jakby. Ona będzie na jednego paznokcia, no będę po prostu robiła po kolei. Po prostu paznokieć miał lepszy kształt, żeby miał taką krzywą cechę, bo tak to się nazywa, nie wiem, nie znam się na tym. Dzień dobry. Zaczynamy lekcję online, zaczynamy mój piękny dzień. Dobra, więc zrobiłam sobie śniadanko szybciutko między angielskim a biologią. Pobiegłam i zrobiłam sobie śniadanko już za 5 minut jakieś, nawet mniej. Zaczynam biologię. I tutaj mam kanapki z pastą z awokado i pomidorkiem i oczywiście kawkę, moją ukochaną Inkę. Okej, okay, robimy drugie podejście do nauki, robienie paznokci i jak widzicie jestem właśnie w trakcie, tym razem na formach tych plastikowych i powiem wam, że jest łatwiej na pewno niż na tych papierowych, natomiast nadal jest ciężko. Tym razem mamy primer, więc liczę, że się uda. I robimy taki mały eksperyment, ponieważ na jedną rękę, dokładnie na tą lewą, nałożyłam bazę jakby na primer jeszcze, bo w niektórych, jak oglądałam jakieś właśnie jak robić paznokcie, to niektóre dziewczyny nakładają bazę, inne nakładają sam primer i już potem od razu żel. W każdym razie na lewą nałożyłam bazę, na drugą nie. I no i zobaczymy. W ogóle jakie prościutkie. Rewelka. Powiem wam, że idzie słabo, ale testuję jakieś różne sposoby i no czemu to mi się nie odkleja? Paznokieć, który wyszedł z formy, wygląda tak. Czy ja jestem jakaś nie ten teges? Czy ja robię coś nie ten? Na pewno robię coś nie tak, na pewno robię wszystko nie tak, ale czy aż tak źle on powinien wyglądać? To się fryzerą to uratuje, ale jakby... Ej, ale przynajmniej jest krzywa C. A, widzicie, nie muszę... Zaciskary mam, będę zaciskać, żeby była krzywa... Tu nie ma żadnej krzywej C, tu jest jakaś porażka totalna. W ogóle wygląda jak takie kacze pazury. Dobra, więc mam żele, w ogóle śmiesznie strasznie wyglądają, strasznie długie mi wyszły takie szpony, ale później sobie je wypoleruję frezarą i będą lepsze. W ogóle nie wiem, czemu je robię takie długie, ale mają, wydaje mi się, że ten pagóreczek taki, który powinny mieć, mają tutaj, zobaczcie, jakie ładne zagięcie, więc w ogóle jestem mega zadowolona, bo po tych naklejkach nic takiego nie było. Ale nie wiem, czy robię takie długie, ale się uparłam, że chcę takie... Zresztą ja nie chciałam takich długich tych paznokci. Zobaczcie, w ogóle one były wszystkie takie długości, tylko je tak poskracałam. Po prostu trochę żelu zbordowałam, ale jakby jak nakładam żel na formę, to nigdy nie potrafię wyczuć, czy ten paznokieć będzie długi czy krótki. Tak sobie nakładam i myślę sobie, nie no, chyba jeszcze za krótki, w porównaniu do całej reszty to za krótki. I wychodzą mi takie długie, jaszczurze pazurze skacze. Czy mam tylko pokażę wzorniczki, które sobie zrobiłam i nie mogę się totalnie zdecydować, jaki kolor zrobić, bo zobaczcie, tutaj mam z High Hybrid większość, podpisane numerki, jeszcze jakieś z Evelyn i z Mailaka, a tutaj mam jakieś takie starsze i tutaj na jednym sobie testowałam syrenkę i zobaczcie, jak ładnie wygląda. Na jakimś różowym kolorku zrobiłam pyłek syrenki i wygląda przepięknie. I tutaj jeszcze mam ten termoaktywny z Neonail, ten ostatni. I no, dobra. Więc tak wyglądają i powiem wam, że chyba zdecydowałam się ostatecznie na ten neonowy róż, ale w sumie nie wiem, ciężko. A jak na razie zakładamy maseczki i lecimy z moją mamą biegać. W każdym razie pazurki są już zrobione, robiłam je naprawdę strasznie długo, około 6 godzin. Jest 12 w nocy, a ja stwierdziłam, że, w sensie nie stwierdziłam, tylko przypomniałam sobie o tym, że muszę WOS napisać i tutaj w ogóle
nie wiem, co ja mam z tego włosu, a co nie, więc teraz staram się to ogarnąć. No właśnie wiem, fajna pora, ale jutro mam właśnie lekcję. Czeka, więc ja ogólnie wstałam, dzisiaj mamy, no nawet nie wiem, jaki dzień tygodnia, serio, jakby ja tak bardzo już nie ogarniam. Miałam dwie lekcje dzisiaj tylko, bo na początku była matma, a później włos rozszerzony i już jestem po tych lekcjach i trochę się ogarnęłam, widzicie, wreszcie się jakoś tam normalnie ubrałam. Bo dzisiaj jedziemy z moim tatą do szkoły po książki, tak, właśnie minął ponad miesiąc kwarantanny, a ja stwierdziłam, że chyba czas jechać do szkoły po książki. Normalnie, wiecie, lepiej późno niż wcale, dobrze, że chociaż teraz na to wpadłam, bo jakby już tyle czasu wytrzymywałam bez tych książek i zeszytów, bardzo wiele zeszytów w ogóle mi brakuje. Ale no jakby radziłam sobie, mam ten segregator, tam sobie specjalne założyłam foldery na każdy przedmiot i tam na kartkach sobie pisałam. Powiem wam, że trochę głupia byłam, bo myślałam, że jednak kwarantanna się szybciej skończy i że no nie trzeba jechać do szkoły po to wszystko, że sobie dam radę bez tego. Już jest bardzo prawdopodobne, że do końca roku szkolnego nie będziemy chodzić do szkoły, więc po prostu no chyba czas po to jechać, bo prędzej czy później tak bym musiała opróżnić moją szafkę szkolną. Lepiej późno niż wcale, dobrze, że się wreszcie za to zabrałam. Tak wygląda mój outfitik. W ogóle mam taką bluzę z Simsy, która ma tutaj taki ściągacz. I mam jeansy z Pull&Bear. I tak to wygląda. Dawno się nie ubierałam, tak wiecie, tak bardziej jak człowiek, więc tak aż mi jest niewygodnie w jeansach. Jakby zawsze jeansy to było dla mnie coś takiego najwygodniejszego, że ja do szkoły jak miałam założyć leginsy, to się czułam tak średnio. Jakby w jeansach się czułam po prostu najlepiej. To teraz jak założyłam jeansy, to po domu nie wyobrażam sobie chodzić w jeansach, w sensie serio, jest tak niewygodnie, jest tak sztywno, twardo. Ja przez miesiąc chodziła codziennie w leginsach i dresach i teraz narzeka na jeansy. Ale no dobra. Zobaczcie, eksperyment się udał i to bardzo, myślę. Tak prezentuje się ręka, na której nie nakładałam bazy. Potem jak poprawiałam te paznokcie, to nałożyłam na te dwa, a na pozostałych wszystkich tych trzech już zostały mi bez bazy i one wszystkie mi odpadły. Łącznie odpadło mi 6 paznokci, czyli w sumie złożyłam, no w ogóle złożyłam strasznie dużo żelu, tak jakbym robiła na dwa razy robiła paznokcie, więc trochę jestem wkurzona. I w ogóle moja tubka już jest tak mocno w połowie, że strasznie ciężko z niej się cokolwiek wyciska. Ale no to przez to, że jakby wiecie, jeszcze nie umiem, się po prostu muszę nauczyć. To wszystko mi odpadło i to nie tak, że mi jakoś bolało przy odrywaniu, to mi tak odeszło jakby po prostu, nie wiem co, naklejkę sobie z paznokcia odklejała jakby, to po prostu ja nawet nie przywaliłam nic z tymi paznokciami, ja w nich nie dłubałam, one po prostu patrzę, zrobił się delikatny, tu coś odstaje z boku, ciągnę, a to odchodzi bez problemu, więc no nie powinno tak być, to na pewno, więc te trzy paznokcie będę musiała dzisiaj poprawić, kolejne kilka godzin posiedzę sobie, no i tym razem już nałożę bazę, czyli po prostu najpierw trzeba nakładać primer, później trzeba nakładać bazę i dopiero żel. I widzicie, się zastanawiam, czy jakby na ten żel potem znowu trzeba nakładać bazę przed kolorem? Wydaje mi się, że nie. Dobra, więc my już wróciliśmy. W ogóle taka historia niesamowita, ale w szkole zapomniałam numerku mojej szafki i wkładałam kluczek do każdej po kolei, bo jakby na kluczeku mi się zmazał napis i serio zapomniałam, jaki mam numer szafki po tym ponad miesiącu niechodzenia do szkoły i wkładam do każdej po kolei, po całym tym i w końcu znalazłam sztos. Dobra, już się ogarnęłam. Powiem wam, że zrobiłam mega szybki make-up specjalnie dla was do tego vloga. Muszę trochę ponadrabiać zaległości, które mi się narobiły w szkole. W sensie w szkole, wiadomo gdzie. Dobra, więc ciekawostka przyrodnicza. Prawie bym się spóźniła w wysłanie 14 angielski, bo zabierałam się za robienie paznokci i tam sobie je polerowałam polerką i zapomniałam, że to trzeba wysłać już teraz. Ale zdążyłam, żeby nie było. Tutaj proszę moje królestwo, moje łóżko, jak zwykle niepościelone. Nie, w sensie staram się je ścielić, ale jak właśnie tak jest, że od rana mam lekcje i ciągle coś robię w łóżku, ciągle robię jakieś lekcje tutaj przy komputerze, to po prostu na takiej podkładce z IKEA tutaj sobie siedzę. I aktualnie oglądam sobie film na PKM, który nam pan wysłał. Mamy właśnie taki przedmiot jak PKM, czyli podstawy krytycznego myślenia i praktycznie żadna klasa w szkole czegoś takiego nie ma, ale my to mamy, bo jesteśmy humanem i po prostu dostaliśmy taki przedmiot dodatkowy, z którego miało nie być żadnych ocen, ale jak się zaczęła, i do tej pory nie było ocen, ale jak się zaczęła edukacja online, to proszę, nagle oceny się pojawiły i nagle pojawiła się robota, więc no fajnie, fajnie. Ale... Okej, więc właśnie robiliśmy z Laurą live'a na Instagramie. Powiem wam, że zrobiłam moje pierwsze kreski cieniem, bo wcześniej robiłam zawsze eyelinerem i teraz mnie na live'ie namówiliście, żebym zrobiła kreski cieniem czarnym. No i tak one się prezentują. Powiem wam, że jakby serio pierwszy raz je robię, więc no to na pewno jeszcze nie jest ten kształt i w ogóle nie tak to wygląda, jak powinno,
ale na pewno, w ogóle jest, nie przepadam za sobą w kreskach, natomiast jedno co na pewno mogę powiedzieć to to, że wyglądam starzej i wyglądają dużo lepiej niż zrobione eyelinerem w moim przypadku, bo po prostu eyelinerem jakoś tak, no niezbyt mi się podoba, ale tak. Dobra, więc zabieramy się teraz za paznokietki dalej, bo chcę już to skończyć, a później muszę zrobić jeszcze polski, bo chyba jest do końca dnia. W każdym razie robię sobie neonowy róż i zobaczcie, aktualnie jest tak. Może on tu nie wygląda taki neonowy, ale on powinien być taki, chociaż trochę neonowy. Ale dobra, stawiam was tu i będziecie sobie patrzeć, a co tam. Dobra, więc melduję się, żeby powiedzieć wam, że serenka mi średnio weszła, w sensie ogólnie. No nie podoba mi się, w sensie, paznokcie mi się ogólnie całkiem podobają, tylko nie podoba mi się ta serenka. Lepiej gdybym z niej zrezygnowała i były po prostu całe takie różowe. A już troszeczkę ona tutaj robi taki efekt, takiej, nie wiem, no takiej wsi trochę. W ogóle jestem zadowolona, bo te paznokcie mi wyszły takie cieniutkie, już nie są takie grube, już są takie normalne. Mają i tutaj, widzicie, mają i apex, i krzywą C, wydaje mi się. No ale ta serenka taka trochę tutaj po prostu nie pasuje do tego koloru. Chociaż nie wiem, może ja się mylę. Zależy od świata, ej, w sumie serio, pod tym kątem mi się podoba. Ale ogólnie to ta serenka, no nie wiem, zależy jak pada światło, ale tak. A zobaczcie, gdzie tu się czai za zasłonką. Nie chciałam gdzie obudzić myszku. Przepraszam, śpi. Chcę, żebyście w lepszym świetle zobaczyli. No wydaje mi się, że nieźle. Ten neonowy jednak okazał się niezbyt neonowy, ale wydaje mi się, że zły nie jest. Na pewno kształt paznokci jest dużo lepszy niż tamten i dużo lepiej mi się pracował na tych plastikowych formach. Tak wygląda kolorek, który mam na paznokciach. To jest lakier z My Lacas, tej kolekcji z atomówkami. I ja wam powiem, że ja niestety nie przepadam za tymi lakierami z My Laca, ponieważ robią mi jakieś straszne grudki. I w sensie ten właśnie, robił jakieś grudki, coś tam mi nie szło. Kupiłam go na jakiejś promocji, oczywiście jak to ja, ale no niestety nie przepadam za tymi lakierami, szczerze mówiąc. Dobra, więc ogólnie z moją kawusią poranną już zaczęłam kolejny dzień, ale chciałam się już z wami pożegnać, bo ten vlog już trwa o wiele za długo, więc co, więc po prostu widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Na razie to tyle. Teraz moja ukochana Inka, zaczynam z nią kolejny dzień. Tym razem dodałam do niej troszeczkę kaka i jest jeszcze lepsza, jeszcze pyszniejsza i w ogóle niesamowita. Takie kombinacje tworzę. Dobra, i co? Do zobaczenia niedługo. Pa, pa, buziaczki.